Pierwszą wystawę. Jak to pierwszą? Taką prawdziwą z katalogiem. No nie, no to jest to. Siadamy do stołu. Technika pastelowa
bardzo popularna w wieku XVIII, kiedy tworzono wiele oficjalnych i mniej oficjalnych portretów. Potem troszeczkę stała się mniej popularną i zyskała popularność dopiero pod koniec XIX wieku, wtedy, kiedy pojawił się impresjonizm. I myślę, że to nie jest bez znaczenia, że właśnie dla obrazów, w których pokazuje się w bardzo impresyjny sposób pewne ułamki rzeczywistości, pewne momenty rzeczywistości, że wykorzystuje się właśnie tę technikę. Myślę, że walory tej techniki wykorzystał właśnie Andrzej Wiśniewski, tworząc swoje pejzaże. Zresztą, jak Państwo mogą się przekonać, pierwszym etapem twórczości Andrzeja Wiśniewskiego były portrety. Ale zarówno portret, jak i pejzaże, jak i architektura są traktowane w zasadzie bardzo portretowo. To są spotkania i portrety właśnie z tymi różnymi przecież ze swojej natury obiektami. To, co warte jest podkreślenia, to to, że autor, co zresztą podkreśla, ma bardzo emocjonalny stosunek do swoich obiektów i stara się to wyrazić po prostu tym, w jaki sposób rysuje, w jaki sposób właśnie uderza kartką o papier, w jaki sposób emocjonalny kreuje swoje obiekty, czy to portretowe, czy nawet pejzażowe, czy fragmenty architektury. Przychyla się nawet do tego, o czym pisano już odnosząc się do twórczości Andrzeja Wiśniewskiego, że jest to rodzaj takiego informeru. Oczywiście nie traktujemy dosłownie tego określenia ze wszystkimi szczegółami, jakie niesie to określenie, ale przynajmniej jeżeli chodzi o pewien stosunek, pewien rodzaj wyrażenia gwałtownego emocji. Myślę, że to, co jest ważne jeszcze, to to, że autor pamięta większość ze swoich spotkań, przede wszystkim ze spotkań z ludźmi, może określić każdy kontekst, każdą sytuację, w jakiej spotkał się z portretowanymi przez siebie osobami. Myślę, że to dotyczy także w dużej mierze i tych pejzaży, które są przecież bardzo zmienne, często rysowane o różnych porach dnia, o różnych porach roku i myślę, że tam emocjonalny stosunek także w tych portretach widać. Bardzo się cieszę, że w tej różnorodności, która tutaj w galerii Janko Ręcz się pojawia, znalazło się także miejsce dla tej bardzo uroczej techniki, którą jeden z wielkich artystów, Rafael Mengs, znakomity pastelista, nazwał po prostu, myśląc o obrazach pastelowych, motylami w ogrodzie kwiatów sztuki. Ja to określenie sparafrazowałem w swoim katalogu. Myślę, że mogą się Państwo tym przekonać, oglądając te obrazy. Gratuluję Andrzejowi tej wystawy, gratuluję Ręczowi kolejnego wernisażu i będę z przyjemnością się tak jak Państwo oglądał te obrazy jeszcze raz. Dziękuję. Zanim oficjalnie otworzymy wystawę Andrzeja Wiśniewskiego, poprosimy prawdopodobnie również autora. Chciałem bardzo podziękować, jestem mile zaskoczony obecnością tak wielu osób, że zdołali towarzyszyć przy takiej pogodzie, zwłaszcza w takiej chwili, kiedy robię tą wystawę. No właśnie chciałem podziękować panu Jerzemu za możliwość i za sponsorowanie katalogu, za możliwość zrobienia takiej wystawy i taką oprawę wspaniałą. Chciałem podziękować kierownikowi galerii Bitkowi. Chciałem podziękować również Darkowi, jego żonie za wspaniałe teksty, Gizie za wspaniały projekt katalogów. No i modelom swoim też, którzy są w tym katalogu. Jeden przedstawiciel nawet jest w tym momencie na żywo. Chciałem powiedzieć, że to, co powiedział Darek, oczywiście się zgadza, tylko również chciałem powiedzieć o moich inspiracjach. Tutaj bardzo mnie inspiruje od wczesnych lat, kiedy robię, bo tutaj właśnie wchodzę jakby takie trzy rocznice, właściwie dwie, 16-lecia mojej firmy portretowej i po 10 latach 6-lecia pastelowej, gdzie wykorzystałem elementy rysunku właśnie węglowego, ożywiłem tą pastelę. Ale cały czas towarzyszy mi natchnienie związane z epoką baroku, muzyką, architekturą. Ten pęd, który tam był zawarty, oczywiście rola edukacyjna też tam była duża i ja też staram się właśnie poprzez format przybliżyć ludziom, bo to jest niezwykły format dla tej techniki. Także głównie barok, a odświeżony właśnie przez to, przy czym się ubieram, przez rodzaj informelowej kreski, tylko że nie w malarstwie, tylko właśnie w pasteli. I właśnie to było osobą charakterystyczną dla pewnego nurtu informelu, gdzie nie wykorzystywano motyw przedstawiający, czyli modelkę, czy powiedzmy martwą naturę. A ja się wzbudzam to, co jest charakterystyczne dla informelu właśnie czy w przyrodzie, czy widząc twarz ludzką. Także
to są moje inspiracje. Bardzo się cieszę, że Państwo mogli to zobaczyć, a poza tym bardzo dobre jest odzwierciedlenie tego w katalogu, który jest moim pierwszym takim profesjonalnym katalogiem i który naprawdę pokazuje tą technikę. Dziękuję bardzo. Ja dziękuję, że możemy gościć taką piękną wystawę w przyjaznych wnętrzach Galerii Autorskiej. Zapraszam Państwa do podziwiania oraz do rozpoczęcia rozmów, uznając tym samym nasze dzisiejsze spotkanie za oficjalnie otwarte. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Bardzo. Proszę, w życiu nie filmowałam, więc nie wiem, jak to wyszło. Bardzo dziękuję. No nie wiem, czy to się da czytać. No oczywiście, bardzo dziękuję. No. Jak się mama teraz czuła, jak wychodziłeś? Trochę lepiej. Trochę lepiej? Wy co mówisz? Trochę lepiej. Zrobiłeś mi tutaj ascetyczną twarz. Taką miałeś wtedy, byłeś bardzo chory. Tak? Tak. Wygląda jak święty Maksymilian Kolbe. Tak. Idzie coś? Tak, tak. Nie, zawsze byłeś dla mnie, przepraszam, bohaterem bajki Marii Konopnickiej. To znaczy? Koszałkiem opałkiem. Prawda? Pięknie. Obietnicy dotrzymałem, katalog jest... Pięknie, pięknie malujesz, piękny katalog. Zaraz wezmę drugi i jak znajdziesz chwilę czasu, walniesz. Oczywiście. Nie pamiętam. O, to już będzie chyba... Trzeci. O, trzeci, no. Szkoda, że dzisiaj nie tak jak na zeszłej wystawie. Na podwórku. Ładny pomysł. To jest piękny, tak, to jest. Czyli pomysł? No projektantki. Jak przypomnę, jak pragnę przedstawić moje wydawnictwo, wierzcie, pierwsze profesjonalne. No, już to jest. To jest coś innego, co widzi. Nie ukrywam, że pozazdrościłem Tolarczykowi, zacząłem malować architekturę. To on był inspiracją, mnie ciągnął. Także będę chyba dalej robił architekturę, nie tylko pejzaż. Wspaniały wernisaż. Nie. Tak, bardzo dobrze. Ja się chciałam zapytać, czy ta galeria jest dostępna na co dzień, czy tylko w czasie wernisażu? Nie, chyba trzeba się umówić telefonicznie. To znaczy jak ze sprzedażą brat Andrzej Koi? To ja też miałam kogę. Pisać się do książki. Jak? No bo ja rozumiem.